to, co powiedział przed chwilą kolega w sprawach wschodnich, w sprawach Polaków na dawnych Kresach Wschodnich, w sprawach Polaków na dzisiejszej Ukrainie, Białorusi, na Litwie. Niestety wszystkie ekipy polskie, a raczej polskojęzyczne, które rządzą od 20 paru lat w Polsce, mają tą samą fatalną politykę. Tak samo fatalna polityka wobec kwestii ukraińskiej, wobec pamięci ludobójstwa na Kresach była dziełem PO, jak i PiSu. Dlatego przypomnijmy to, że w tej dziedzinie nie ma dla nas różnicy, nie ma dla nas żadnej dobrej zmiany. PiS PO! Jedno zło! PiS PO! Jedno zło! PiS PO! Jedno zło! PiS PO! Jedno zło! Wołyń, Wołyń, pamiętamy! Wołyń, Wołyń! Pamiętamy! Wołyń, Wołyń, pamiętamy! Wołyń, Wołyń, pamiętamy! Tak samo jak pisali kresowiacy w odczytanym liście, przypomnijmy również to, że dla nas nie ma mowy o żadnym przepraszaniu za akcję Wisła. Akcja Wisła była słuszna i przesiedlenie 140 tysięcy Ukraińców i Łemków uratowało wiele polskich istnień ludzkich. Akcja Wisła! Nie przepraszam! Akcja Wisła! Nie przepraszam! Akcja Wisła! Nie przepraszam! Akcja Wisła! Nie przepraszam! Proszę Państwa, zaraz poprosimy kolejnych mówców. Natomiast chciałbym przeczytać Państwu, bo Państwo, nie, ci, którzy są tu zgromadzeni, zapewne wiedzą, ale jest też trochę słuchaczy, którzy zatrzymali się, chcą posłuchać, o co chodzi. Spotykamy się tu, ponieważ w latach 1943-45 to było szczyt, ale zwłaszcza w latach, tak jak widać na transparencie, 39-47, a więc aż do akcji Wisła, Ukraińcy wymordowali ponad 200 tysięcy Polaków. Według tego, co mówił prezydent Ukrainy Kuczma, zamordowanych przez OUN-NUPA było nawet 500 000 obywateli polskich. To byli zarówno Polacy, jak i Żydzi, jak i sami Ukraińcy, jak i Ormianie, Czesi, wszyscy mieszkańcy Kresów Południowo-Wschodnich. Te mordy były wyjątkowo brutalne, były wyjątkowo bestialskie. Jest taka lista 362, tego było oczywiście dużo więcej, ale 362 sposoby mordowania Polaków przez Ukraińców. Ja przeczytam kilka z nich, to znaczy nie będę czytał 300, ale przeczytam powiedzmy kilkanaście, żeby Państwo mieli obraz tego, w jaki sposób mordowano Polaków. Na przykład, sposób numer 5. Wyrzynanie bagnetem na czole tak zwanego orła polskiego. Sposób numer 26. Robienie miazgi z głowy przez wkładanie głowy w ściski zaciskane śrubą. Sposób 44. Rozcinanie brzucha kobiecie w zaawansowanej ciąży i w miejsce wyjętego płodu wkładanie na przykład żywego kota i zaszywanie brzucha. Sposób numer 71. Przybijanie gwoździami rąk do stołu, a stóp do podłogi. Sposób numer 88. To są konkretne przykłady z konkretnych miejscowości, takie, jakie rzeczywiście zdarzyły się, niektóre były wielokrotnie powtarzane, ponieważ w tych zbrodniczych praktykach banderowcy się szkolili. Oni przechodzili specjalne szkolenia, w jaki sposób należy mordować Lachów. Powieszenie za nogi zakonnika pod amboną w kościele. Topienie w studni, sposób numer 98, i narzucanie ofiary kamieniami. Sposób numer 109. Wleczenie po ulicy matki z trojgiem dzieci przywiązanych do wozu o zaprzęgu konnym. W ten sposób
że jedną nogą matki przywiązano łańcuchem do wozu, a do drugiej nogi matki przywiązano jedną nogę najstarszego dziecka, a do drugiej nogi najstarszego dziecka przywiązano nogę młodszego dziecka, a do kolejnej nogi tego drugiego dziecka przywiązano nogę najmłodszego dziecka. Sposób 116. Zakopywanie żywcem po ziemię, do ziemi po szyję i ścinanie później głowy kosą. Sposób numer 121. Okładanie ofiary dookoła słomą, snopem i jej podpalanie, czyniąc w ten sposób tak zwaną pochodnię Nerona. Jeszcze trzy podam przykłady. Mówię, jest ich ponad 300. Sposób numer 129. Wycinanie na czole znaku krzyża w obrządku łacińskim. Sposób numer 142. Rozcięcie ust kosą i włożenie kartki z ukraińskim napisem. Będziesz miał Polskę od morza do morza. I na przykład sposób numer 153. Ukrzyżowanie księży rzymskokatolickich na krzyżach misyjnych przy drodze. Teraz prosiłbym Wojciecha Olszańskiego o przeczytanie jeszcze